Dominikanin św. Tomasz Zakwinu urodził się 800 lat temu, ale ma nam wciąż wiele do powiedzenia. Rozmowy z Akwinatum to cykl na Dominikanie.pl, w czasie którego rozmawiam z moimi gośćmi, współbraćmi, filozofami, teologami i nie tylko na temat tego, czego dzisiaj uczy ich i uczy nas św. Tomasz Zakwinu. Nazywam się Dominik Roczewski, jestem regencem polskich Dominikanów, to znaczy bratem odpowiedzialnym za studia i studiowanie. A moim dzisiejszym gościem jest mój współbrat, brat Paweł Klimczak, przeor klasztoru krakowskiego, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie, wykładowca w Dominikańskiej Szkole Filozofii i Teologii w Krakowie, na Studium Dominikanum w Warszawie y, tym razem, absolwent Uniwersytetu Fryburskiego. Witam Cię, Pawle. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą o Jezusie Chrystusie w myśli świętego Tomasza z chwilą, można powiedzieć no, najważniejszy, jeden z najważniejszych tematów dla teologa chrześcijańskiego. Ale kiedy przeglądamy sumę, to tak jak w dobrym filmie czy w dobrym kryminale, bohater pojawia się dopiero w części trzeciej. Tak, w finale, to to Dlaczego te, takie miejsce? Co nam to miejsce dla, to, dla Chrystusa u Tomasza mówi? To jest dobra uwaga, bo do dzisiaj wielu teologów, czy osoby, które czytają sumę i, i właśnie chcą ją przedstawić jakoś innym, często zwracają na to uwagę. Był czas, że stawiano więc wręcz zarzut świętemu Tomaszowi, że oto w swojej teologii gdzieś tego Chrystusa zostawił, tak na dokładkę. Sumę teologii zaczyna od Boga, Boga jedynego, by mówić później o Bogu w Trójcy, o stworzeniu. Mamy ogromną dwutomową część poświęconą kwestiom moralnym i wreszcie jakby na dokładkę Chrystus, gdzie pewnie to jest doświadczenie każdego chrześcijanina, ale także można powiedzieć człowieka, który chrześcijaństwem się zaczyna interesować, Chrystus jest pierwszy to jesteśmy chrześcijanami, bo on nas zainteresował. Często to zainteresowanie prowadzi do wiary, więc do czegoś jeszcze głębszego, ale no, tajemnica chrześcijaństwa, czy chrześcijaństwo jakie tak, jako takie pewnie sprowadza, może nie sprowadza się, ale zaczyna się od Jezusa Chrystusa. U Tomasza jest trochę inaczej. Tomasz sam tłumaczy, dlaczego to robi. W, w, w prologu do, do Sumy Teologicznej mówi o tym, że zaczyna mówić o samym, o Bogu o samym sobie, o Bogu w, później w Trójcy i stworzeniach, bo Bóg jest początkiem wszystkiego. Bóg w Trójcy jest początkiem i jeśli teologia ma prowadzić przez poznanie Boga, do, do Boga wreszcie, przez właśnie to poznanie, zbliżamy się do, do przedmiotu poznania, jeśli ten przedmiot, ten przedmiot jest dobrem, to pragniemy także to dobro ogarnąć miłością. Y, nasza wola y, pragnie być coraz bliżej tego dobra poznawanego, to zaczynamy od Boga. I dlatego Tomasz najpierw zaczyna od Boga, by później, zajmując się w, w części moralnej człowiekiem, pokazać, w jaki sposób jako istota rozumna przez nasze wybory, poznanie i akty y, y, szukające dobra, realizacji dobra, zbliżamy się do Boga, by. Na końcu powiedzieć o Chrystusie, ale Chrystusie, który będzie przedstawiony jako droga, jako z jednej strony przecież logos, ten jeden z trójcy, który wspólnie z Ojcem i Duchem jest początkiem wszystkiego, jest początkiem stworzenia, ale Chrystus jako człowiek staje się dla nas drogą do, do Boga. Więc najpierw Tomasz w sumie teologii chce pokazać cel, pokazać w jaki sposób do tego celu się zbliżamy przez poznanie i szukanie dobra, a w Chrystusie chce pokazać no może więcej niż sposób, ale najpierw kogoś człowieka z krwi i kości, który tę drogę przeszedł, ale co więcej przyszedł na ten świat i także syn Boży stał się człowiekiem po to by nam tę drogę umożliwić. Więc Chrystus jest Tomasz tutaj sięga do tego obra do słów samego Jezusa z Ewangelii Świętego Jana drogą prawdą i życiem i na końcu swego dzieła teologicznego, którym jest Suma Chrystusa, umieszcza właśnie jako tego, który do tej, do Boga w trójcy jedynego, który mówi na początku, prowadzi. To jest też myślę, że, że ciekawe, jak się uświadomimy, co jest w tej trzeciej części Sumy, tak? bo to oczywiście jest Chrystus, misterium życia i zbawienia tak. Chrystusa, ale tam znajdziemy też naukę o Kościele i o sakramentach. Tak? Znaczy, Chrystus jest tak integralnie związany z rzeczywistością Kościoła. Co to mówi nam, kiedy możemy usłyszeć takie hasła: Chrystus tak, Kościół nie? Albo ja wierzę w Chrystusa, ale Kościół odrzucam. Czy to po prostu był taki klerkalny Tomasz Zakwinu, czy, czy do czegoś nas inspiruje? No, Tomasz, myślę, jest, jest uważnym czytelnikiem Słowa Bożego. Ten jeden z obrazów Kościoła, który często u Tomasza wraca, to jest pewnie by tutaj eklezjolodzy powiedzieli obraz zgromadzenia, ale. Równie często Tomasz sięga po obraz y, świętego Pawła Kościoła jako ciała Chrystusowego. I jak nie ma głowy bez ciała, tak nie ma ciała bez, bez, bez głowy, mówiąc tym obrazem Pawłowym, więc dla Tomasza y, jest czymś nie do pojęcia, y, że można mówić o wierze w Chrystusa, y, nie mówiąc także o Jego Kościele, bo Chrystus przyszedł na ten świat, by Kościół tworzyć, czyli tworzyć mhm. swoje ciało. Y, a ciało Chrystusa to nie tylko jeden pojedynczy wierzący i, i Chrystus, mhm. tylko y, to jest wspólnota. Mhm. Y, można jeszcze tutaj sięgnąć po znów nie, nie specjalnie oryginalną teologię św. Tomasza, teologię Eucharystii. Tomasz ją w dużym stopniu czerpie od św. Augustyna, gdzie Tomasz wielokrotnie, mówiąc właśnie o sakramencie Eucharystii, choćby w trzeciej części sumy, y, mówi o dwóch celach Eucharystii. Y, spożycie... Eucharystycznego Chrystusa, sakramentalnie obecnego pod postaciami chleba i wina, ma prowadzić do naszej wspólnoty razem z Nim, naszej komunii, ale drugim celem jest zjednoczenie z tymi, którzy Chrystusa spożywają. Poprzez głowę jesteśmy zjednoczeni z sobą. Stąd Tomasz też, mówiąc o Kościele, sięga po sformułowanie Ojców Kościoła, że Eucharystia buduje Kościół. W tym sensie, że jednocząc się z Chrystusem, jednoczymy się mhm. bardziej z sobą. No i to jest można powiedzieć cel chrześcijaństwa, więc to ten rozdział dla Chrystusa nasz, nowożytny może właśnie Chrystus, Chrystus tak, Kościół nie, no jakby jest sam w sobie jakoś, jakimś pęknięciem, zanegowaniem tego, czego chciał Chrystus i w jaki sposób łaska Chrystusa przychodzi. Przecież zawsze przychodzi przez wspólnotę, słowo zostało spisane i dane i niesione przez wspólnotę, i we wspólnocie są sakramenty, czyli realna obecność działającego z stałego Chrystusa, ale także to wszystko jest po to, żeby wspólnota została tworzona. Być chrześcijaninem to nie być indywidualistą, który ma jakieś osobiste doświadczenia spotkania z Chrystusem, z Bogiem, ale to mając takie doświadczenia, to jest powołanie do tego, by z innymi tworzyć wspólnotę braci i sióstr. Mm -hmm. No wspomniałeś tutaj, że Tomasz Zakwinu wykorzystuje wątki, które były i u św. Pawła i u Augustyna. No i można by tak sobie powiedzieć, pomyśleć, że wielkie spory chrystologiczne, czyli spory o to, kim był Chrystus, jaka jest jego natura, na czym polegało wcielenie? To jest tak naprawdę pierwsze tysiąclecie, to się będzie tak koncentrowało, jak w soczewce, gdzieś między IV a VI wiekiem, wtedy te największe spory będą, ale ich efektem jest kredo konstantynopolitańsko-halcedońskie, i te najważniejsze dyskusje już się przetoczyły. Czy co, Tomasz coś do tego dodaje, czy tak po prostu streszcza? No bo to miał być podręcznik dla nowicjuszy dominikańskich, więc po prostu zbiera to, co wszyscy wiedzą. Czy jednak ma jakiś osobisty wkład w tę te, w te hmm. dyskusję? Ktoś jeszcze w ogóle pyta za czasów Tomasza, kim jest Chrystus? Czy to już jest tak ogólnie przyjęte? To już wielkich debat nie ma. Debaty są i będą zawsze, prawda? Hmm. Bo jest czymś chyba ludzkim, że ciągle człowiek zadaje pytania i. Historia to jest często historia z tych samych pytań, mm. które sobie co jakiś czas zadajemy tych zasadniczych pytań, ale także w tych tematach, które, które kiedyś już były podjęte, I podobnie jest w chrześcijaństwie, podobnie jest w teologii, czy w ogóle no właśnie w tych duchowych poszukiwaniach każdego chrześcijanina. Tomasz powie wielokrotnie będzie powtarzał metodologicznie. Wprost, dużo częściej nie wprost, nie jest kimś, kto szuka bycia oryginalnym. Jego celem jest przekazywanie wiary i uczenie innych wiary. No, to u Tomasza, nasz zakon, znajduje kilkakrotnie to sformułowanie: kontemplować i przekazywać owoce kontemplacji. To, to hasło jest zaczerpnięte wprost z fragmentów właśnie Sumy Teologicznej, i w innych miejscach też się parę razy pojawia. Więc Tomasz nie szuka tutaj nowości. I można powiedzieć, ktoś kiedyś powiedział, że to jest jeden z wyrazów świętości Tomasza, że Tomasz jest zupełnie przeźroczysty dla tradycji, która przez niego mówi. Prawie przeźroczysty. Czyli mhm. kiedy czytamy Augustyna, my po paru stronach potrafimy sobie tego Augustyna i chcemy go sobie wyobrazić. Augustyna pełnego emocji, który wielokrotnie mówi o swoich przeżyciach, swojej drodze. Dla nas współczesnych ludzi dzisiaj to jest, no, w jakimś sensie łatwiej nam się czyta Augustyna mhm. Prawie tysiąc lat y, żyjącego wcześniej niż, to, niż Tomasza, żyjącego w XIII wieku. Bo Tomasz, zwłaszcza jeśli czytamy sumę teologii, podręcznik właśnie s, sformalizowany, z, gdzie, gdzie Tomasz chowa się za tych, y, którzy byli przed nim, za sobie współczesnych, za Słowo Boże, ale oryginalność Tomasza i y, jego, myślę, ciekawa, y, ta, ta jego atrakcyjność także dzisiaj dla nas bierze się y, po pierwsze, no właśnie z wielkiej troski o wierność tradycji, bierze się pewn z pewnością, i to jest jakiś chyba jego osobisty geniusz, z ogromnej y, takiej siły do tworzenia pewnej syntezy, y, no, ogromnego, ogromnej pojemności, jeśli można powiedzieć, jego, y, jego myśli, jego świata, on całe życie rzeczywiście czyta y, maksymalnie wszystko, co się da na temat teologii. I... Y, 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 y jeśli miałbym powiedzieć, co było oryginalnego w tej teologii, to Tomasz jest, i chyba dlatego też ciągle wracamy do niego, jest wyjątkowym nauczycielem syntezy, a zarazem, jeśli już chodzi o Chrystologię, kimś, kto, kto wyjątkowo głęboko próbuje dwa ujęcia na Chrystusa utrzymać razem. Z jednej strony Chrystus jest Bogiem, jest mm -hmm. Słowem, a z drugiej strony jest człowiekiem. W starożytności. Dziś tak, z takiej perspektywy historii teologii mówimy o dwóch spojrzeniach, dwóch szkołach wręcz. Jednej szkole z Aleksandrii, czy teologii aleksandryjskiej, a drugą e, sytuujemy w Antiochii. Pierwsza, e, ta aleksandryjska, właśnie patrzy na, na Chrystusa przede wszystkim jako na słowo wcielone, widząc w nim odwieczny logos. Dla niej tym tekstem, tym tekstem Nie, tak. referencyjnym jest prolog świętego Jana. A teologia wysoka, tak? Wysoka a teologia. Teologa, będzie go z góry podkreślana. Tak. I która można też powiedzieć, w dużym stopniu dominuje w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Tomasz jest jak najbardziej otwarty na tą teologię. Jego też jednym z teologów, który mu pozwala zrozumieć głęboko prawdę o Chrystusie, jest Cyrys z Aleksandrii, którego zna, którego tłumaczenia tekstów czyta, także tekstów soborowych. Tak historycznie mówiąc, trzeba przypomnieć o tym. Wydawać by się mogło nam, że w XIII wieku powinni znać teksty pozostali teologowie wielcy, typu Bonawentura, czy choćby nauczyciel Tomasza Albert, ale, ale tak nie jest. Ci wielcy teologowie często sięgają po pewne tłumaczenia łacińskie, pewne wyimki. Tomasz przez swoje zaciekawienie, przez pewną też zbieg okoliczności, kiedy zostanie poproszony do napisania, do napisania komentarza do Ewangelii w oparciu o teksty ojców Kościoła, sięgnie po bardzo wielu ojców greckich, sięgnie po Tłumaczenia tekstów soborowych. Jest prawdopodobnie jedynym z teologów, który w XIII wieku bezpośrednio cytuje akta soborów w Konstantynopolu II, Konstantynopolu III, co, co znacznie pogłębia jego teologię, zwłaszcza znajomość teologii wschodniej, teologii bizantyjskiej, czy szerzej mówiąc, teologii greckiej. I, i z jednej strony jest ta, od, ta teologia od góry, ale z drugiej strony nieustannie Tomasz pogłębia spojrzenie na Chrystusa. Od dołu można powiedzieć na człowieczeństwo, szkoła antiocheńska. Średniowiecze jest bardzo mocno usytuowane w tej perspektywie tak. odgórnej. Mhm. Choćby kwestia wiedzy. Specjalnie teologowi nie mówią o wiedzy ludzkiej Chrystusa. Chrystus wie wszystko dzięki wiedzy Bożej, która przenika jego człowieczeństwo, co dla Tomasza będzie błędem teologicznym, choćby taki niuans, Tomasz czytając Ewangelię, sam będzie zresztą widać pewne pogłębienie jego teologii bardzo mocno chcę pokazać człowieczeństwo Chrystusa, ale nie zapominając, że ten człowiek nie jest tylko człowiekiem, jest wcielonym słowem. Hmm. No to jest ciekawe, tak? bo jeżeli to wpiszemy, powiedziałeś o średniowieczu, ale konkretnie w XIII wiek, no to właśnie z powstanie zakonów mędykackich, Franciszkanie, Dominikanie. Mhm. Franciszek będzie konstruował pierwszą szopkę, tak. będzie bardzo mocno podkreślał ten cielesny wymiar życia Chrystusa. Dominikanie powstaną też jako zakon do walki czy do odpowiedzi na herezję kataryzmu, który z kolei no, był, był kolejnym wcieleniem no, te, takich sekt, takich ruchów, które potępiały mm -hmm. w czambu wszystko to, co materialne to miało być takie niesamowicie subtelne, wszystko mm -hmm. duchowe. No więc w jakiś sposób Tomasz, no w inny sposób niż Święty Franciszek, ale współga z tym zwrotem, który proponowali w kościele Dominikanie i Franciszkanie. Tak, z pewnością tak. Tyle tylko, że no tu właśnie trzeba, warto pamiętać, ta teologia Tomasza nie zostanie teologią, nie przestanie być teologią wysoką. Tak? Mm -hmm. y I można powiedzieć, jak patrzymy na te 2000 lat już chrześcijaństwa, to jest pewien ruch wahadła, prawda? Mm -hmm. są, są wieki, gdzie ta to boskość Chrystusa będzie dominu dominująca, poniekąd upraszczająco oczywiście, można zobaczyć wschód, który do dzisiaj tą tajemnicę mm -hmm. wcielonego logosu podkreśla. Y Zachód bardziej będzie, właśnie od średniowiecza to człowieczeństwo Chrystusa dostrzegał coraz bardziej. Podkreśli to mocno jeszcze moment reformacji, ale później także właśnie taka potrydencka ideologia i duchowość, gdzie znów może właśnie to już nie jak na wschodzie ikona przemienienia, ale ukrzyżowany, I to coraz bardziej ukrzyżowany w taki realistyczny sposób przedstawiony będzie, będzie tym wyobrażeniem Chrystusa dominującym w pobożności, ale oczywiście za pobożnością. Idzie teologia. Tomasz, bym powiedział, on jest kimś, kto te dwa obrazy gromadzi. Pokazuje nam bardzo ludzkiego Chrystusa, w tym jest bardzo antydoketystyczny, właśnie, czyli podkreślający. Człowieczeństwo, realność, materialność, cielesność Chrystusa. Chrystus dla mhm. Tomasza płacze w prawdziwy sposób. Chrystus e, doświadcza braków ludzkiej natury, którą przyjął. Oczywiście jako wcielony logos niezmienny, ale chciał w tej naturze doświadczyć tego wszystkiego, co stanowi człowieczeństwo. A zarazem to jest logos, który no właśnie, który istnieje odwiecznie. Dziś można powiedzieć, w tej może nie tyle. W naszej, bym powiedział, takiej codziennej pobożności, ale w teologii, no, nieraz można przeczytać książki współczesnych chrystologów, teologów, które ma się czasami wrażenie, że one, jeśli nie wyłącznie to w ogromnie dominujący sposób, patrzą na Chrystusa w tej perspektywie oddolnej, mhm. prawdziwej perspektywie, jako człowieka, jako jednego z nas. Ale czasem ma się wrażenie no coś, pojawia się pytanie, jak głęboko ci teolodzy widzą osobę Chrystusa? Czy jest on dla nich rzeczywiście, tak jak go Tomasz właśnie z całym kościołem, w szczególny sposób z Chalcedonem, będzie widział jako wcielony logos, jedną osobę istniejącą w dwóch naturach, niepojęta dla nas tajemnica, którą Tomasz pojawia, ale, którą Tomasz powtarza, ale, ale taki jest Chrystus i takiego Chrystusa Tomasz przedstawia. Więc jak, w jakim sposób można jak z wieloma kwestiami w teologii Tomasza, to wyobrazić go sobie jako kogoś, kto próbuje utrzymać dwa, e, dwa krańce, które, mhm. no, które są, Boga i człowieka, które nie są mhm. przeciwstawne. Tomasz jest jak najdalszy od tej herezji e, e, nestorianizmu, która właśnie mówiła o jedności Chrystusa, ale podkreślając dwa zjednoczone tylko bardzo głęboko moralnie podmioty, logosu i człowieka, mhm. Tomasz e, no, oczywiście Chrystusa widzi jako Słowo, które stało się człowiekiem. No, w, w tej dociekliwości Tomasz stara się odpowiedzieć na coś, co dzisiaj być może, chociaż może nas ciekawić, wydaje się pewną zuchwałością. Chcę chce opisać ciało zmartwychwstałe Chrystusa. Na czym polega życie Chrystusa i na czym polega jego człowieczeństwo również po zmartwychwstaniu. To hmm. się broni wciąż tego rozróżnienia? No, myślę, że one. Mają pewną swoją logikę i swoją mm -hmm. spójność. Trzeba pamiętać, że Tomasz wielokrotnie o tym mówi w sposób metodologiczny, kiedy mówi o swojej metodologii, że mówiąc o wszystkich rzeczach, które dotyczą Boga, także Boga wcielonego, stajemy przed tajemnicą. Jest wyraźny taki apofatyczny rys w teologii Tomasza. Nie jest to teologia zupełnie właśnie apofatyczna, czyli tych, negatywna, tak? która mówi, jesteśmy przed zupełną tajemnicą i w zasadzie to, co powiemy, jest prawdziwe i w jakim sensie nie jest prawdziwe, bo jest wieloznaczne po prostu. Mhm. Nie? Tomasz uważa, że o Bogu mówimy w sposób analogiczny, mhm. że mówimy poprzez właśnie, więc w sposób mhm. prawdziwy, ale analogiczny, niejednoznaczny. To nasze poznanie jest. Jest przybliżeniem. Mhm. To gdzieś u Tomasza mamy rozróżnienie, można powiedzieć, problemu od, od tajemnicy, problem, w którymś momencie mogę rozwiązać. Jeśli mhm. mam dostatecznie duże moce intelektualne, czy przeprowadzam badania, czy nastąpi jakiś postęp technologiczny w badaniach, dojdziemy do rozwiązania problemu. Tajemnicy nigdy nie rozwiążemy, mhm. do tajemnicy się zbliżamy. Możemy, ale możemy się zbliżać mhm. lepiej albo gorzej. Teologia jest właśnie takim taką mądrościową kontemplacyjną, wspólnoto wspólnotowym namysłem nad objawieniem. Tomasz odnosi się do pisma, ono dla niego jest fundamentem. To pismo pewne rzeczy podpowiada, ale, no, ale, ale rzeczy niektóre stawia jako tajemnice. No, te rozważania oczywiście eschatologiczne, no, myślę, że sam Tomasz ma pewnie trochę do nich dystans. Tutaj jest jakieś tradycji. No one są pewną naszą, pewnym naszym na, namysłem. Dzisiaj być może byśmy niektóre kwestie już nie podnosili, mhm. ale można też powiedzieć, że te kwestie, które Tomasz podnosi, czasem bardzo hipotetyczne. Nie? Na przykład stawia pytanie, czy mogłaby się wcielić, no już nie tyle do, do, do zmarłego całego Ciała, ale czy mogłaby się wcielić inna osoba trójcy, nie? Mhm. albo ojciec, albo duch. No, może, no bo się chrześcijaninowi mogłoby się wdać absurdalne, hipotetyczne, właśnie taka szkolna łamigłówka intelektualna. Ale nawet te pytania, kiedy Tomasz je stawia, wiedząc, jaka jest, jest odpowiedź na nie i co się wydarzyło w historii, mhm. pozwala pogłębić prawdę, zbliżyć się głębiej. Więc te rozważania Tomasza na temat ciała stałego właśnie jego, jego właściwości, mhm. no, one są tylko refleksją teologa i Tomasz jest tego świadom, która w niektórych może moment, momentach dzisiaj trudno ją obronić mhm. tak jednoznacznie, jak ją Tomasz obronił, ale ona ciągle ma swoją wartość pokazywania pewnego zbliże, pewnej próby mhm. zbliżenia się Jakie to ciało nie jest, i dlatego, Tomasz, choćby to jest ten apofatyzm na samym początku sumy, Tomasz powie: więcej o Bogu wiemy, jaki nie jest, niż jaki mhm. jest. Ale pytania sobie możemy zada zadawać. Tak, to może, może problem polega na tym, że niektórzy z naśladowców czy kontynuatorów Tomasza. Trochę mocniej dociskali rzeczy, które dla niego były bardziej pytaniami czy pewnym namysłem, natomiast nie na pewno dalekie od orzeczeń dogmatycznych. Tak, no, Tomasz, tak, Tomasz dyskutował, dyskutuje z innymi ontologami, przywołuje te inne opinie, mhm. czasami bardzo sprzeczne. Ma swoją opinię, ale, ale to prawda. No, w tej przeszłości już niedalekiej nawet od Tomasza, choćby kwestia, czy w sensie człowieczy wcielił, gdyby nie było grzechu, czy bez grzechu, mhm. właśnie był w planach Bożych, było wcielenie, ten spór później taki. Dzisiaj byśmy powiedzieli akademickie, ale to często bardzo emocjonalne między Franciszkanami a Dominikanami, mhm. właśnie o to, jaki jest, jaki jest powód wcielenia: czy to grzech i wcielenie jako odpowiedź na mhm. grzech, czy jednak ostatecznie wcielenie, a więc jedność Boga i człowieka jako ostateczny zamysł Boży jest decydujący. Tomasz zna jedną opinię jego opinia jest bardziej związana no właśnie, z tekstem biblijnym, Tomasz odpowiada, że Pismo Święte przedstawia nam wcielenie jako odpowiedź najczęściej, ale mhm. powie są inne odpowiedzi. Mhm. Tomasz je tutaj referuje bardzo wiernie i używa dosyć miękkich określeń. Raczej wcielił się, by odpowiedzieć. Natomiast Tomasz trzyma się tej odpowiedzi wcielił się w celu odkupienia, bo mówi Pismo tak to przedstawia. Mhm. A kiedy stajemy przed tajemnicą Bożą to Musimy zawsze zakładać, mówi, wolność Boga w działaniu. Bóg mhm. jest wolny. Natomiast to, co się wydarzyło, w tym szukamy jakiejś racji, ale są to racje odpowiedniości, racji, racje, mhm. jak Tomasz mówi, konweniencji, czyli znalezienia najlepszego rozwiązania spośród wielu innych możliwych mhm. rozwiązań, które były. Więc Tomasz będzie trzymał się, tutaj można powiedzieć, tego aspektu odkupieńczego wcielenia jako pierwszorzędnego, mhm. ale dopuszcza możliwość delikatną. Natomiast właśnie uczniowie to bardzo zradykalizują i jednoznacznie będą mówić, Tomasz tylko widział ten aspekt. Mhm. Nie, nie. Jest tak z wieloma kwestiami u Tomasza. To jest myślę też, też, też intrygujące to, co powiedziałeś o Tomaszu, który zatrzymuje się przed Pismem Świętym, bo czasem możemy mieć taki obraz, no, że był takim wręcz Spekulantem, taką strzałęczą teologię spekulatywną, jakąś wiwisekcję pana Boga i mm -hmm. rządzącą się no, regułami logiki. Jak tak wyszło mu na schemacie, to tak musi być. A, a jest ten taki moment zatrzymania się, tak, że no z... daną jest objawienie. Tak, dla Tomasza jest fundamentalne. No, zapominamy, bo to jest też pewnie historia jakby recepcji tekstu Tomasza, nowożytna także, czy raczej nie tyle recepcji, co zapomnienia o dużej części tej spuścizny Tomaszowej. Tomasz był mistrzem świętej teologii, to znaczy mistrzem Sakra Pagina. Głównym jego zadaniem, kiedy nauczał choćby na Uniwersytecie Paryskim, był codzienny wykład z Pisma Świętego. Misz mhm. komentował y, księgę po księdze. To, można powiedzieć, doktor, to na poziomie doktoratu dzisiejszego byśmy mhm. powiedzieli, komentowano y, sentencję Piotra Lombarda. Mhm. Y, natomiast Zdobywając mistrzostwo, powiem, mhm. magisterium, o, w ten sposób, dyplom mistrza teologii, komentowano pismo. I to mhm. była rola, to była w dużym stopniu właśnie zajęcie mistrza w teologii. Więc Tomasz to pismo nieustannie komentuje. To, co dzisiaj stanowi znaczną część spuścizny Tomaszowej, to są, można powiedzieć, dodatkowe prace, które Tomasz napisał: komentarze do Arystotelesa, komentarze do, do Ojców Kościoła, komentarze biblijne to była jego jedno z głównych zajęć, więc on jest no, jakoś głęboko przeniknięty mm. Słowem Bożym. To Słowo Boże jest, sumatologiczna jest pełna, pełna tego Słowa Bożego, ale nie Tomasz. Nie rezygnuje z sięgnięcia po wszelkie możliwe instrumenty intelektualne, które widzi jako dziedzictwo całej ludzkości, które mają być użyte do zrozumienia właśnie Słowa Bożego i przedstawienia go w sposób jak najbardziej, no, hmm. najlepszy z możliwych sposobów. Hmm. No to pozwól, że się trochę po, pobawię w takiego studenta na kwestiach dyskutowanych Tomasza za chwilę, na takim kwot, kwestiach kwodlibetalnych, gdzie studenci dawali profesorowi czy mistrzowi mm. teologii pewne pytania i tak awista odpowiadał. Mówiłeś o wcieleniu, o takim zagadnieniu, czy inna osoba Trójcy Świętej nie mogłaby się wcieć, a ja chciałbym od innej strony to pytanie postawić. Yy, czy Bóg nie mógłby się wcieć jako kobieta? Bo to myślę, że dzisiaj takie pytanie bardziej można by postawić. Czy Tomasz się z takim pytaniem w ogóle mierzył, czy, czy to w ogóle nie interesowało ludzi wtedy? Ja sobie nie przypominam, że gdzieś takie, tem, taki, tem, takie pytanie się pojawiło, co nie znaczy, że się, że się może mm -hmm. nie pojawiło. Nie, nie jestem, powiem, absolutnie jakimś mm -hmm. to tutaj wielkim specjalistą od Tomasza. Mm. No, myślę, że Tomasz. Yy, yy, ja wiem, no, myślę, no, z punktu widzenia Pana Boga, kiedy Tomasz się pyta, jaka osoba mogłaby się wcielić, mówi: Z punktu widzenia Boga wszystko jest możliwe. Jego, mhm. W Jego wszechmocy jest wszystko możliwe. Tak samo, jak mógłby zbawić nas w ogóle bez wcielenia. Tomasz zadaje takie pytanie: czy, tak. czy moglibyśmy być zbawieni, gdyby się, Chrystus nie wcieli, gdyby się Chrystus nie wcielił? I ta odpowiedź jest tak, oczywiście, bo, się, bo Bóg jest wszechmocny, mógłby nas zbawić choćby takim dekretem Bożej Woli. To dlaczego tak nie zrobił? Odnośnie dekretu? Tak. Bo Tomasz będzie tutaj właśnie przywoływał takie pomocnicze racje. To mhm. są tak zwane racje właśnie z odpowiedniości, bo wybrał taki środek, przez który osiągnie więcej dobra. Mhm. A, I co jest uderzające, to w sumie teologicznej, czyli w tym podręczniku, takiej syntezy, którą Tomasz jakby upraszcza, upraszcza mhm. to, co jest w teologii, by no, mamy w, mhm. wątpliwości co do może od, poznania tych zdolności z, y, odpowiedniej przez Tomasza, jak to powiedzieć, odpowiedniego zrozumienia tych, teol, tych nowicjuszy dominikańskich, mm -hmm. dla których Tomasz miał napisać sumę, bo ta suma dzisiaj jest dla nas często <noise> dosyć zawiła. Ale w tej odpowiedzi Tomasz na pierwszym miejscu stawia, że Bóg się wcielił po to, by nam objawić swoją miłość do mm -hmm. nas. Tomasz to rozwija w kilku innych kwestiach. Bardziej kochamy kogoś, kto jest do nas podobny, mm -hmm. a jeszcze bardziej kochamy kogoś, kto dzieli z nami naszą, y nasze hmm. życie, więc Bóg stał się człowiekiem, Tomasz by mówi, by zbudować przyjaźń z człowiekiem hmm. i poprzez więzy, można powiedzieć, bardzo ludzkie więzy, przyjaźni, pociągnąć do siebie innych, a przez człowieczeństwo Chrystusa poprowadzić nas, no Chrystus poprzez swoje człowieczeństwo, tak trzeba powiedzieć, poprowadzić nas właśnie do Boga, a zbliżyć się do Boga, to osiągnąć zbawienie. Na tym hmm. polega zbawienie, być blisko Boga. Więc Bóg mógłby dekretem nas uszczęśliwić mhm. otworzyć nam bramy nieba ale chciał nam objawić przez Jezusa Chrystusa czyli także człowieka to jest jeden z element, jedna z odpowiedzi tych odpowiedzi będzie więcej mhm. właśnie nas obu, obudzić nas nas miłość byśmy my poprzez ludzkie rysy Chrystusa byli posiągnięci do Tomasz tutaj cytuję akurat chyba właśnie fragment prefacji na Boże Narodzenie, byśmy przez rzeczy widzialne zostali pociągnięci do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Do Boga, którego nie widzimy, byśmy przez człowieka, który z miłości dla nas umarł i to o tej miłości całym swoim życiem świadczył, mhm. byli pociągnięci do Boga. Będą dodatkowe jeszcze elementy, może jeden z tych elementów, który Tomasz, będzie przykład, oczywiście Chrystus nam zostawi przykład jak iść mhm. tą drogą. Dlaczego tak się dzieje? Bo znów Tomasz ma niesamowicie, niektórzy będą mi m, powiedzieli, za duże Mniemanie o człowieku. Człowieka widzi stworzonego jako wolnego i rozumnego, i sposób, który Bóg wybiera, by tego człowieka zbawić, odpowiada ludzkiej naturze. To znaczy, to objawienie musi być skierowane do ludzkiego poznania i do ludzkiej woli. Mhm. I nie ma tutaj jakiegoś zniewolenia człowieka łaską Bożą. To zbawienie, mhm. które się dokonuje, oczywiście w sposób obiektywny, mhm. powiedzieli dzisiaj to niektórzy: w sposób kosmiczny. Mhm. Bez, naszego, bez naszej woli, ono jednak jest zrealizowane po to, by było przyjęte na nasz ludzki sposób. Byśmy my właśnie poprzez akt wiary, czyli zaufania wobec prawdy, którą poznaje jako dobro i której mhm. chce się poddać, no, owoce tego zbawienia przyjęli. Więc tu mamy od razu też zawsze, kiedy Tomasz mówi o Chrystusie, mamy jego antropologię. Antropologię, która widzi właśnie człowieka jako istotę rozumną, która, do której Bóg chce przyjść na ludzki sposób, mm -hmm. można powiedzieć, pozwalając jej poznać, jak ją kocha, i w wolny sposób na tą miłość odpowiedzieć. A to ostatecznie także Tomasz, szukając tych argumentów na, na, na wyjaśniających, dlaczego się wcielił Bóg, Syn Boży, powie: Bo co więcej, jeszcze to tutaj Tomasz oczywiście trochę sięga też Pojców po Kościoła, nawet nie trochę to w Chrystusie trzeba także zobaczyć człowieka, któremu Bóg daje, jak gdyby samemu człowiekowi daje łaskę, by on z tego grzechu e, uh -huh. wyszedł, nie? Nie, uh -huh. czy odwrócił przekleństwo, gdzie przekleństwo e, grzechu polega na odwróceniu się od Boga, e, czyli zwróceniu się ku oddalaniu się od Boga, tak w, poprzez nieposłuszeństwo, tak Chrystus Jezus jako człowiek e, jako człowiek wybiera Boga, temu Bogu jest zawsze wierny i jest naszym reprezentantem, jest jednym z nas. Mhm. To w naszym imieniu, tu Tomasz sięga mocno po, po teologię Świętego Pawła Nowego Adama, jest w naszym imieniu tym, który szatana pokonał. Czyli możemy poprzez tak zrealizowane zbawienie powiedzieć, to także człowiek dokonał mhm. zbawienia. Oczywiście, gdyby był tylko człowiekiem, nie zbawiłby mhm. nas. To jest człowiek, który jest Bogiem. Ale u Tomasza znów wracamy tutaj do tego, do tej tajemnicy zjednoczenia w jednej osobie Boga i człowieka, Bóg z człowiekiem jest razem. Nie? To człowieczeństwo nie tylko jest przedmiotem zbawienia, ale też podmiotem. Tak, w tak? Jezusie Chrystusie tak. W Jezusie Chrystusie to człowieczeństwo uczestniczy. No i myślę, że widać tutaj duże rozejście, czy, czy dużą przepaść z kolei z antropologią, czy z chrystologią reformacji, formacji, tak? gdzie ta natura mm -hmm. będzie totalnie zniszczona. Z pewnością. Co, co się wydarzyło między Tomaszem a Lutrem i po kolejnymi kolejnymi reformatorami? Bo czasem na to nie zwracamy uwagi, kiedy myślimy przykład, o dialogu ekumenicznym, mhm. ale to, to jest naprawdę fundamentalna różnica między tymi wyz, wyznaniami. Tak? No, nie wiem, czy będę w stanie tak precyzyjnie tak, na to tak. odpowiedzieć jakoś właśnie tą, mhm. tą, tą no to historię, może historię ze, idei pokazać. To może bardziej zestawić. Myślę, że może... No, reformacja czy, czy bezpośrednio Marcin Luter czyta Augustyna, Tomasz też go mhm. czyta. I dla jednego i dla drugiego w tym sensie będą bliscy sobie, prawda? Bo czytają Augustyna. To Augustyn można powiedzieć jest tym geniuszem chrześcijaństwa, który ma także tą nieco ciemniejszą mhm. stronę, zwłaszcza te jego późne teksty dotyczące właśnie manicheizmu czy bardziej apologetyczne teksty, których mhm. których z jednej strony zwalczy z manicheizmem które kiedyś był zafascynowany, później jego spory z pelagiuszem, gdzie właśnie to będzie bardzo mocno akcentował aspekt łaski, mhm. no, walcząc z tym, co Kościół oczywiście w starożytności uznał za herezję pelagianizmu, Augustyn, ale u Augustyna będą teksty, które tradycja Kościoła nie przyjmie, mhm. właśnie o tej zepsutej naturze, Te są późne teksty Augustyna, o o tym, że w zasadzie nasze czyny wielkiego znaczenia nie mają, to jest łaska, która, która nas mhm. zakrywa, okrywa, w jakimś osobistym doświadczeniu Marcina Lutra y, to zostanie zradyka zradykalizowane, mhm. prawda, I, i później rozwinięte przez, y, przez teologów reformacji. Tomasz, myślę, że no, jego, jest 200 lat wcześniej, y, myślę, ta teologia jego, jego, być może jego także osobiste doświadczenie jest dużo jaśniejsze, bym powiedział, mhm. A teologicznie powiem, to światło, bym powiedział, światło w teologii wschodniej. Tomasza mhm. sprawia, yy, sprawia, że ta teologia Tomasza jest, no właśnie, ona jest przeniknięta światłem z góry, ale tym światłem z góry, które. Yy, światłem z góry mówię, lo, Logosu, który stał się człowiekiem, czy światłem taboru, yy, Chrystusa przemienionego, często obraz właśnie w ikonografii wschodniej, ale yy, która także w tym świetle dużo mocniej akcentuje. Yy, Dobroć stworzenia i, i jej niezbywalną dobroć, która została zraniona przez grzech, ale która nie została zabrana. I to się łączy też no, z też tą antropologią Tomaszą, bo oczywiście i to przekonanie Tomasza, że yy, Choćby to się będzie wyrażało w tym głębokim przekonaniu Tomasza, że my, ludzkimi władzami, co do dzisiaj stanowi dyskusję w kościele, choć jest, zostało to zdogmatyzowane w XIX wieku, na to ma mam tu na myśli naturalne poznanie Boga, mm -hmm. prawda? Że to przekonanie, że tym rozumem ludzkim, który jest poraniony i zaciemniony i niedoskonały, jednak te fundamentalne kwestie potrafię poznać o celu życia, bo mm -hmm. i o jakimś absolucie, który, który, który wydaje się ten, ten świat stworzył, czy tym światem kieruje. Tak no, znane te słynne drogi świętego Tomasza, które mhm. nie tyle są dowodami, znów uproszczono to i czasami próbowano z tego zrobić jakiś żelazny argument za istnienie mhm. Boga. Dla Tomasza pewnie nigdy takiej roli nie gra odgrywały, a raczej na pewno, kiedy je czytamy, właśnie w kontekście, w szerszym kontekście jego teologii, ale są przekonaniem, są wyrazem tej znów wielkiego zaufania do ludzkiej natury, ludzkiego rozumu. Mhm. Gdzie Tomasz powie naturalnym światłem rozumu, danym oczywiście przez Boga w akcie stworzenia, wiele. Spraw potrafimy poznać nawet tą najważniejszą prawdę o istnieniu Boga, choć jest to trudne, choć bardzo można się pogubić. Tu... Ale no, dla Tomasza takim hmm. przykładem będą właśnie to będą filozofowie grecy z Arystotelesem na czele, a hmm. i Platonem, i Sokratesem, i, i tymi wielkimi myślicielami, którzy, no, którzy mu są bardzo bliscy. Gdzie to znów u Tomasza znajdziemy to sformułowanie od jednego. Pisarzy wczesnochrześcijańskich, że jeżeli jakaś prawda jest to, to każda prawda pochodzi od Ducha Bożego, od mhm. Ducha Świętego, więc on jej szuka wszędzie, uważając, że ta zraniona natura nie straciła jednak zdolności poznawania. Mhm. I też wyboru ostatecznie. Oczywiście to jest zranione głęboko, i bez Chrystus nieskończenie uzdrawia nas tej zdolności. Natomiast no, myślę, że ta i znajomość filozofii. I też może bardziej ta perspektywa, to się jedno z drugim oczem, mądrościowa, kontemplacyjna, sprawia, że ten dramatyzm, który się pojawi mhm. w teologii reformacyjnej, a później także przejdzie do katolicyzmu w posttrydenckiej teologii kontreformacyjnej, że właśnie albo łaska, albo natura, e, e, albo coś wiem, albo nie wiem. No, Tomasza trochę tak powtarzał nasz, powtarzał nasz ojciec Jacek Sali, to katolickie i, i, i łaska, i natura. I poznanie naturalne, i objawienie no jest, jest właśnie jakoś obecne. My jesteśmy w innym punkcie też historii niż kiedy Tomasz to pisał. Jak jest, jaki element, czy jakie elementy jego nauki o tym, kim jest Chrystus i w jaki sposób nas zbawia, są Twoim zdaniem dzisiaj dla nas ważne? Jakoś szczególnie być może dzisiaj potrzebujemy je usłyszeć. Trochę już pewnie o tym mówiłem, ta, ta synteza tych dwóch spojrzeń na Chrystusa jako na Boga i jako na człowieka. Gdzie my mamy troszkę może. Te, oczywiście jest inny, inny, może jest Chrystus przedstawiany w popularnym kaznodziejstwie. Mhm. Inny jest takim w teologii akademickiej, czy tej, tej refleksji, która się toczy między teologami. Ale no, bardzo dużo dzisiaj jest i w teologii. A jeszcze więcej w każdym razie uproszczeń. Nie? Mhm. Uproszczeń takiego właśnie czasami Chrystusa albo sprowadzonego do roli sympatycznego nauczyciela, człowieka, towarzysza, albo znowu Chrystusa oderwanego zupełnie od nas. Nie? Gdzieś mhm. ponad naszymi głowami też takiego można spotkać, do którego właśnie przychodzimy w jakimś sensie z lękiem, ze strachem, na kolanach. Tomasz no, pokazuje mi się, wydaje, tego autentycznego Chrystusa tradycji mhm. Kościoła, Wschodu i Zachodu, a przede wszystkim Ewangelii. Mhm. I, no i to nam przypomina w tych naszych rozważaniach. Przypomina, że, y, mówimy o że mówiąc o Chrystusie, trzeba wejść w głębie. i on, można powiedzieć, Tomasz wchodzi głę tak głęboko, jak się da w teologii. Mhm. Niektórzy powiedzą troszeczkę, może pół kroku <laughs> za daleko poszedł w niektórych sformułowaniach, y, no, ale właśnie w tym jego zaufaniu do rozumu, w tej, w tej jego, powiem, ciekawości intelektualnej która jest chyba ciekawością po prostu motywowaną miłością. On Chrystusa nie traktuje jako przedmiot poznania, tylko traktuje jako Pana i Zbawiciela, którego chce poznać. Po prostu mhm. tak, jak się da poznać przyjaciela. Więc stąd jest ta, ta, ta wielka, to wielkie pragnienie, by wszystko, co się da o nieprawdziwego powiedzieć. No więc mhm. tego od Tomasza się możemy uczyć. Tej głębi, mhm. która czerpie z Pisma Świętego, czerpie z jego osobistego doświadczenia i która ostatecznie jest taką prawdą o Chrystusie, która jest prawdą egzystencjalną. Tomasz mhm. nie wyobraża sobie, no nie można go widzieć, tak jak czasami można mieć wrażenie, czytając dzisiaj o Chrystusie niektórych teologów, że no, jest pewnym przedmiotem poznania mhm. dla nich, ciekawym, fascynującym, ale można o nim pisać za, za, założoną nogą przy biurku, z fajką i sobie składając właśnie intelekt. Te różne prawdy o Chrystusie. Nie, Tomasz mhm. jest wierzący. To może legendarne, ale rzeczywiście Tomasz dużo się modli. Ten legendarny jest ten obraz Tomasza, który niektórych kwestii nie rozumie, więc idzie i opiera głowę o tabernakulum, mhm. próbując zrozumieć choćby te tajemnice dotyczące Chrystusa. Mhm. No właśnie, bo wcześniej mówiłeś o tej przezroczystości Tomasza, który w mhm. związku z tym no jest świetnym autorem podręcznika, tak? bo najmniej na siebie ukazuje, stara się tak. rzeczywiście tak panoptycznie też mhm. pokazać, mhm. Y, czy, czy właśnie y, panoramicznie y, rze, rzeczywistość. Myśmy się też bardzo mocno na sumie skupili, a oczywiście Tomasz to nie tylko y, suma, mhm. ponieważ przy okazji doktoratu w szczególności miałeś okazję też mocno się zapoznać, po, pobyć mhm. z myślą Tomasza Zakwinu. Są takie momenty, w których... Ten Tomasz wychodzi z ukrycia. Gdybyśmy zadali Tomaszowi takie bardzo współczesne pytanie, kim jest dla niego Chrystus? Czy znajdziemy na to odpowiedź? Ja jakby Tomasz odpowiedział? No na pewno znajdziemy. Właśnie może Tomasz, Tomasz nigdy nie, nie, nie pisze dzieła w stylu wyznania, świętego mm. Augustyna, w który opowiada swoją drogę nawrócenia, ale no, przez, w sumie także znajdziemy w sumie teologii i w jej sposobie przedstawienia znajdziemy oczywiście także takie odpowiedzi, choć one, no właśnie, to jest bardzo niewprost. Tekstem, który może bliższy jest, w którym może więcej z tego osobistego przeżycia Tomasza dostrzec możemy, z pewnością są komentarze biblijne, bo właśnie to są. To jest tekst, który Tomasz wygłaszał. Te komentarze nie były, spisane, nie były pisane przez Tomasza. On po prostu prowadził wykład, zadawał taki kursoryczny wykład czytania pisma, fragment po fragmencie. i i, I komentowania, czasami bardzo rozbudowanego. Natomiast to były to, to teksty, które do nas dotarły, to są reportacje, czyli notatki słuchaczy. Mhm. No, lepiej czy gorzej zrobione. Mamy komentarz do Świętego Jana napisany przez osobistego sekretarza Tomasza. Doskonałe, najbardziej mhm. chyba doskonale przedstawione, właśnie rozumowanie Tomasza. I tam sporo tych osobistych wątków znajdziemy. Mamy także kilkanaście homili świętego Tomasza, mhm. wygłaszonych właśnie, już także w. Czy po łacinie, czy w dialekcie. On spisane później zostały po łacinie, mhm. ale właśnie w Neapolu, w, w tym no, w własnym dialekcie Tomasza z południa Italii. Ten obraz, który wydaje mi się, który może jest bardzo bliski Tomaszowi, to będzie, myślę, obraz Chrystusa jako nauczyciela. Mhm. Który też chyba będzie bardzo bliski no, wczesnej tradycji dominikańskiej. To pewnie także historia życia Tomasza tu trochę się jakby w tle można ją zobaczyć. Tomasza, który, dla którego rodzice przygotowali, wydawało się pewną karierę, być może nawet opata na Monte Cassino, to, to został oddany jako mały chłopiec do szkoły dominikańskiej. W tej szkole dominika, nie dominikańskiej, tylko benedyktyńskiej, benedyktyńskiej. Mhm. był właśnie ubierając i, i, i żyjąc dokładnie tak, jak mnich, przeżył kilkanaście lat i jako nastolatek, Ucieka po prostu, bez pozwolenia rodziców, ucieka do Neapolu, by tam spotkać kilku Dominikanów, pewnie o nich słysząc wcześniej, którzy niewiele wcześniej przybyli, wędrownych kaznodziejów, którzy są tymi wędrownymi kaznodziejami, bo twierdzą, żyją na sposób apostołów, idąc za Chrystusem, ubogim, to zresztą będzie zdanie często powtarzane i w naszej tradycji, i w tradycji franciszkańskiej, właśnie, za tym ubogim, czy wręcz będą Franciszkanie mówić za nagim Chrystusem. Idąc, by innym to, to doświadczenie wiary przekazywać, więc to masz jakby wszystko stawia na jedną kartę, za takim obrazem Chrystusa pójdzie, odkrywając go właśnie we wspólnocie braci, którzy rezygnują z bezpieczeństwa, rezygnują z tego systemu kościelnego, który wtedy istniał, z jednej strony właśnie kleru diecezjalnego, z drugiej strony monastycyzmu. Wybierając zupełnie nową, oryginalną formę przez wielu kontestowaną, Tomasz dużą część swojego życia będzie walczył także o, o, o ten sposób życia, walcząc ze świeckimi mhm. nauczycielami na uniwersytecie, którzy z jednej strony będą atakowali naszą obecność na uniwersytecie, a z drugiej strony atakowali jeszcze głębiej, w ogóle taki styl życia. Więc Tomasz mhm. będzie tutaj nieustannie wracał do przykładu, który daje apostołowi sam Chrystus. Mhm. Więc ten Tomasz jak myślę, że on bardzo głęboko widzi Chrystusa, no właśnie. Tak jako nauczyciela, który przez to człowieczeństwo przyszedł do ludzi, by o Bogu im powiedzieć, nie powiedzieć na zasadzie nauczyciela ex katedra, ale tego, który swoim życiem świadczy, mm -hmm. który buduje wspólnotę, i Dominikanie dla, dla, dla Tomasza będą taką wspólnotą. Ludzi, którzy takiego Chrystusa doświadczyli, o takim Chrystusie się uczą i takiego chcą głosić. Właśnie bliskiego, y, także tej radości wspólnoty, właśnie Chrystusa. Który, który schodzi do ludzi, który. No, to ma, w sumie teologia ma taką kwestię, chyba jeśli się nie mylę, to jest kwestia 40. Pyta, dlaczego Jezus wybrał taki styl życia, jak wybrał, to znaczy nie jak Jan, Chrzc chrzciciel, został na pustyni, mhm. jakby się mogło wydawać, powinien zostać właśnie wielki nauczyciel, do którego tłumy przychodzą, na pustyni żyjący, a więc nie mie mieszający się do tych spraw ludzkich, przyziemnych, pełnych grzechu, tylko. Oddany duchowej kontemplacji, a Tomasz mówi, celem właśnie było objawienie bliskości Boga i przez to pociągnięcie, to o czym, o czym już mówiłem do, do Boga, więc taki jest styl życia Chrystusa. I to dokładnie w tym kontekście no, na drugim planie widać życie Dominikanów, tak jak, jak je wtedy Tomasz mm -hmm. przeżywał. Dominikanie nic innego nie robią, Tomasz może poniekąd jakby trochę uzasadnia może ciągle hmm. sobie i swoim, swojej rodzinie, z którą musiał wojować dosyć radykalnie, przez, przynajmniej przez rok, żeby pozwolili zostać dominikaninem, uzasadniać ten rodzaj wyboru. Więc ten Chrystus, którego kontempluje w teologii, który jest logosem, który jest po prawicy ojca, o którym czyta u ojców greckich, o którym czyta u pseudodionizego, ten właśnie, którego, o którym nie można Mówić, którego imię jest ciągle zakryte, jest kimś mhm. tak bliskim, który do nas schodzi, z którym można się zaprzyjaźnić. Znów jeden z ulubionych tematów Tomasza w kontekście wcielenia, to jest temat zażyłości, konwersacją mhm. po łacinie. Kilkakrotnie wraca to sformułowanie, Chrystus przyszedł po to, żeby przez zażyłość, no właśnie konwersacją, bo dzisiaj byśmy kojarzyli to tylko do, do rozmowy ze sobą, ale to łacińskie słowo conversio, czyli zwrócenie się do siebie. Rozmowa, ale no, pewnie lepiej to przetłumaczyć. Zobaczymy, jak w nowym tłumaczeniu sumy. Jeszcze tercja pars nie mamy, zostanie to przełożone. Może zażyłość, może obcowanie pewnie dziś to, to nie bardzo to mhm. słowo jest przemawiające do nas. By aśnie takiej bliskości nam Chrystusa zbliżyć. I myślę, że to jest obraz, jaki, mhm. jaki, jaki Tomasz ma. Tego Pana, który, który jest wielki. No. Mamy choćby tą legendę o o Chrystusie, który się skrzyża do Tomasza, pyta, że Dobrze o mnie napisałeś. Dobrze napisałeś, tak? jaką żądasz. Jak, jakiej, jakiej nagrody oczekujesz, nie? No, mówi nic więcej ponad Ciebie, panie. Więc te może właśnie hagiograficzne spojrzenia, one myślę, są bardzo prawdziwe, no bo znajdziemy takiego właśnie Tomasza w mhm. całej jego teologii, ale w komentarzach biblijnych bliżej jest mhm. tych, tych obrazów. Nie? Zażyłość to jest w ogóle bardzo ładne słowo. Mhm. Y a na koniec chciałbym, żebyś się podzielił też tak bardzo osobiście, to już nie musi być w głównym temacie naszej dzisiejszej rozmowy. Do czego ciebie inspiruje Tomasz? Kim dla ciebie jest Tomasz jako dla dominikanina, teologa, ale Pawła, brata Pawła Klimczaka? Może to trochę paradoksalne, ale myślę, że to nie jest... Na... Brzmi tak paradoksalnie może, ale myślę, że to nie jest naciągane. Jakaś taka już naciągane, naciągane spojrzenie z mojej strony. Tomasz rzeczywiście... Choćby tak przez tą chrystologię swoją, bardzo uczy y, uważności na świat, y, bo właśnie w tym świecie y, do nas Pan Bóg mówi. Nie? Hmm. Uważności na świat stworzony, hmm. uważności na człowieka, y, który jest obrazem Boga. W Chrystusie to jest wyjątkowy sposób obecny, właśnie on, przez to, że stał się człowiekiem, y, no, pozwala siebie dostrzec w innych. Przez innych, przez wspólnotę. No więc to na pewno takiej uważności uczy. No, jako teologa no, jest dla mnie takim przykładem, kogoś, kto właśnie no, nie dorastamy mu do z jego geniuszem syntezy, logicznego myślenia no, właśnie to legendarne, że był w stanie, nie wiem, trzem czy czterem sekretarzom na równocześnie różne sprawy dyktować, i oni, oni pracowali. A zarazem ta, ta cała jego teologia jest, no jest egzystencjalna. Jakby mhm. to właśnie w pierwszym momencie dzisiejszej wydawało się obce. Nie? Trzeba się przebić przez ten tekst. Komuś, kto samo może sięga pierwszy raz, to można się łatwo zrazić z pewnością. Trzeba mieć może dobrego przewodnika. I poniekąd trochę właśnie dla nas, dominikanów, widzę nie tyle właśnie historycznego Tomasza, mamy tylko powtarzać, ale także jego metodę tłumaczenia, ale no właśnie także być, być poniekąd trochę tłumaczami Tomasza na ten współczesny język, bo, bo myślę, że to doświadczenie jest właśnie autentyczne i w tym sensie jest ponadczasowe. Bardzo precyzyjnej teologii, z wielkim szacunkiem do, do całej tradycji wcześniejszej i w ogóle do, do, do człowieka, do przeciwnika, no Tomasz jest... Tak samo niesamowitym przykładem, to w, będą wszyscy dzisiaj powtarzali ciągle, y, szacunku do ludzi, którzy inaczej myślą. Mhm. o ich zna, ich myślenie, próbuje zrozumieć, nawet pro, próbuje czasami bardzo pozytywnie ich przedstawić. Jeśli wiemy nawet, że się z nimi nie zgadza, to, to nie boi się, y, bo ma ogromne zaufanie do prawdy i do człowieka. Bo, niektórzy powiedzą trochę, może za duże. Mhm. Y, natomiast tego to masz nie? Więc y, tej uważności, y, tej. Y, Pokory wobec tych, którzy byli przed nami, ale i zaufania, że, że naszym rozumem oświeconym wiarą, we wspólnocie Kościoła, trzymając się tej nauki Kościoła, którą próbujemy aktualizować, w niej znajdować źródła, w tym sensie także jest myślę wielkim inspiratorem, może być tym patronem, tej odnowy, którą poniekąd nasi bracia zapoczątkowały za byli w niej głęboko wpisani choćby kongar szeni. Powrotu do źródeł. Mhm. Może jezuici nam się kojarzą z krytym bardziej w tym powrocie do, do źródeł patrystycznych, ale także do tych źródeł wielkiej teologii wieków średnich, która nie mniej jest głęboka, choć właśnie może trochę hermetyczna mhm. dla, dla naszego dzisiejszego spo... czytania, poznania, wrażliwości. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję też za to bardzo osobiste wyznanie na koniec. A my widzimy się za tydzień z moim kolejnym gościem i kolejnymi inspiracjami od Tomasza Zakwinu.